No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony i jam ci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję całkiem ciekawy, jakże udany materiał z Co w Garażu Chrumczy na moim dumnym kanale, czyli z serii, gdzie prezentuję wam moją kolekcję wirtualnego garażu w tytule jakim jest World of Tanks. Bez owijania w bawełnę zaznaczę również, że ta kolekcja jest tak okazała po części dzięki wam, czyli dzięki moim kochanym widzom, bo przez te wszystkie lata działania na YouTube troszeczkę prezentów w tym podobnych tworach MMO od was otrzymałem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Każdy taki podarek doceniam, każdy taki podarek mnie raduje i zdecydowanie jest to coś przyjemnego, prawda? Każda taka maszynka, która pojawia się w moim garażu, mnie bardzo mocno cieszy. Na poprzednim materiale z tejże właśnie serii, a też pragnę zaznaczyć, bo niektórzy, którzy mają nieco bardziej wprawne oko, już dostrzegli różnicę. Nawet pomimo tego faktu, że przecież tutaj pokazuję wam zaledwie garaż, nawet nie bitwy pancerne, ale już co po niektórzy zorientowali się, że seria przeszła no, w lepszą jakość, to znaczy została zapoczątkowana na starym PC-cie, starym komputerze, ale od poprzedniego odcinka jest już wam prezentowana na nowym sprzęcie. No myślę, że widać to. Ja to w każdym razie widzę, nawet w garażu. Szczegółowość grafiki się zwiększyła. Teraz uruchomiłem tytuł na najwyższych możliwych detalach. Wszystko jest najostrzejsze jak żyleta. Jest to klient HD. Najlepsze tekstury, najdalsza krawędź rysowania, najlepsze szczegółowości poligonów i tak dalej, więc zdecydowanie różnica jest widoczna, tym bardziej w płynności, dlatego, że do tej pory ten garaż tak chodził no troszeczkę skokowo, teraz mam idealnie płynne, pełne 60 fpsów, prawdę mówiąc nawet więcej, no ale wystarczy mi to 60, po co mi więcej, prawda? Choć zdecydowanie jest to większa liczba. Mniejsza, myślę, że się rozgaduję troszeczkę niepotrzebnie, więc przejdziemy do omawiania kolejnych konstrukcji pancernych. Poprzedni materiał zakończyłem takimi troszeczkę symbolami okresu II wojny światowej, choćby sławetnym T-34 radzieckim w zmodyfikowanej wersji, a i przy okazji bardzo mi się zawsze podobał T-34 w tej podstawowej wersji, nie w wersji z 85 mm działem. Dlaczego? Ze względu na to, jak on wygląda. Zobaczcie, jaki ten czołg był szeroki, jak taki skarabeusz. Sowieci wiedzieli, co projektują z tej perspektywy, dlatego że czołg specjalnie został tak pomyślany, ażeby mógł forsować różnego rodzaju zasieki przeciwczołgowe i się nie przewrócić, prawda? Naumyślnie czołg był dosyć szeroki i to się widziało. W przypadku T-34-85 być może tak tego nie widać, dlatego że czołg ma wyższą sylwetkę, prawda? Ale jednak mimo wszystko była to szeroka konstrukcja. Mniejsza. Na ostatnim materiale prezentowałem wam symbol okresu II wojny światowej, jak i symbol no, polskich filmów z lat, można powiedzieć, okresu PRL-u, coś niebywałego, Rudy 102. No każdy nasz rodak, myślę, że ma melioratywne podejście do tym podobnego tworu, który zresztą jest całkiem fajną premką w tytule, co mi się bardzo mocno podoba, że to nie jest żaden właśnie bigos, to nie jest żadna kaszanka, tylko coś naprawdę smakowitego, taki czekoladowy torcik, no i to z wisienką. Dzisiaj przejdziemy do konstrukcji, która także jest dosyć symboliczna i to w odniesieniu do okresu II wojny światowej, już nie do kinematografii, z tego prostego powodu, że teoretycznie jest to klasyczny Sherman w ujęciu M4A2, konstrukcja typowo amerykańska, no ale w praktyce, z tego co widzicie, po raz kolejny ulokowana w drzewku Związku Radzieckiego. No musiałbym tutaj po raz ponowny przytoczyć ten słynny zlepek słów, mianowicie Lend-Lease Act, czyli ustawa o wzajemnej pomocy. No wysyłano te czołgi na wschód, one również były w rękach samych bolszewików i walczyły za zwycięstwo w okresie II wojny światowej. O ironio, tych samych bolszewików, z którymi potem Amerykanie wojowali za czasów zimnej wojny. Tak czy inaczej, no realia w ogólnoświatowej geopolityce, wiadomo, są płynne, czasami potrafią wywinąć kota ogonem, nie inaczej było w tym konkretnym przypadku.
Oczywiście Sowieci niespecjalnie sobie cenili tym podobne wsparcie. Władze się z tego naśmiewały we swojej wewnętrznej propagandzie, mówiąc w telewizji i w radiu, że oni nie potrzebują żadnej pomocy, a Zachód tak naprawdę najgorszy szmelc im wysyła. Oczywiście to było później, dlatego że na samym początku wojny nikt się nawet nie przyznawał do tego, że są to konstrukcje z Zachodu. No, skrót USA, który był ulokowany na tych maszynach, Sowieci, komuniści tłumaczyli jako ubiut syna Adolfa, tak rozwijali ten skrót i znam to nawet z historii mojego prywatnego życia, to znaczy nie do końca mojego, tylko życia mojej rodziny, bo co ciekawe Armia Czerwona również stacjonowała u mojego dziadka, kiedy przechodziła przez kraj Polski. No mój dziadek mieszkał na wsi, nieopodal wsi, no teraz już miasteczka można powiedzieć, Lelów. Miasteczko Lelów, dosyć charakterystyczne w kraju polskim. Być może niektórzy wiedzą dlaczego, nie będę tego zdradzał na tym materiale. Tak czy inaczej, to było ważne dlatego, że Sowieci po prostu w momencie, kiedy przejeżdżali przez te tereny, wjechali mu czołgiem na plac i też ta armia stacjonowała w okolicy przez jakiś czas. Te ich czołgi stały również wszędzie, po tych wsiach, po tych zagrodach. No, jak już wielokrotnie mówiłem, można było zobaczyć w okresie II wojny światowej bardzo wielką dywersyfikację z perspektywy zachowania poszczególnych armii. Jak armia niemiecka przechodziła przez mieścinkę mojego dziadka, to widać było, że oni w ogóle się nie bratają z lokalsami, że oni starają się odgrodzić od tych lokalsów, że stanowili, wiecie, jakieś przyczółki, jakieś zasieki, budowali jakieś stanowiska z CKM-ami w strategicznych miejscach, przejmowali najważniejsze obiekty w mieście, na przykład budynek szkoły, budynek poczty, te, które były umocnione, te, które były wielkich rozmiarów, żeby tam móc garnizonować sobie oddziały. No i oczywiście wszystko było odpowiednio przygotowane, zarządzane, wszystko było odpowiednio zaplanowane, mieli własne wyposażenie. W przypadku armii komunistycznej było zupełnie inaczej. Oni rozpełzali się po całej okolicy, no i każdy lokals, każdy lokalny mieszkaniec miał, załóżmy, przydział 5 takich czerwonoarmistów i miał jasno zdefiniowane hasło od władz, od samych generałów Armii Czerwonej, że mają to wojsko utrzymać, że osoby mieszkające na tych terenach, przez które przechodzi Armia Czerwona, mają zakwaterować tych ludzi, a i przy okazji ich wyżywić. Jeżeli nie dacie rady, pójdziecie na szafot. Nie ma zmiłuj. Będziecie potraktowani jak zdrajcy. No więc ludzie wypruwali z siebie żyły, żeby móc tych czerwonoarmistów utrzymać. No a sami czerwonoarmiści właśnie sobie żyli na wsiach, w tych zagrodach polskich. Oczywiście w momencie, kiedy przechodzili dalej, prawda, bo to nie była kwestia tego, że tutaj się zadomawiali. Tak czy inaczej, dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że sam dziadek mi też opowiadał, że tak właśnie rozwijano ten skrót, że jak się spytał Rosjanina, co to znaczy to USA na tym czołgu. No bo dawniej to ludzie ciemni byli, nawet nie skojarzyli, że to mogą być Stany Zjednoczone. A był to właśnie czołg z Lend-Lizel, no to właśnie tak mu to Rusek rozwinął. Ubijut sukinsyna Adolfa. W encyklopediach świata również tym podobne dane możecie odnaleźć, że tak ten skrót był rozwijany przez Sowietów. Tak czy inaczej, nie o tym chciałem mówić bezpośrednio o czołgu Dmitrija Lozy, dlatego że maszyna, na którą patrzymy, jest dosyć wyjątkowa. Stanowi ona odzwierciedlenie prawdziwych realiów okresu drugowojennego, ma autentyczne oznaczenia tych jednostek, które brały udział za czasów II wojny światowej, no w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, można powiedzieć, walczyły na froncie. Tutaj mamy radzieckie napisy za rodinu, czyli za naród. Z tego co wiemy, sam Dmitrij Loza właśnie był dowódcą tym podobnego Shermana, dowodził również całymi plutonami Armii Czerwonej, dokładniej precyzując, gwardyjnym korpusem zmechanizowanym, pod którego komendą były właśnie takie, a nie inne czołgi z Lend-Lizel Act, czyli właśnie zapożyczone ze wschodu, chciałem powiedzieć, z zachodu, rzecz jasna. Co tutaj było takiego ważnego w tym konkretnym człowieku? Był to rzecz jasna bohater Związku Radzieckiego, a został tym bohaterem, jak już wam zresztą kiedyś nadmieniałem na materiałach, nie bez powodu, albowiem był to człowiek, który bardzo mocno wpisywał się w doktrynę wojowania Armii Czerwonej, to znaczy, wiecie, rozpoznanie w boju, uderzanie na ura, uderzanie bardzo szybkie, takim blitzkriegiem, żeby nikt się go nie spodziewał. Autentyczna prawda jest taka, że Dmitrij Loza miał przewagę nad swoją armią rodzimą, polegającą na tym, że on jechał z przodu, on jechał przed całą armią.
On polegał na szybkich, kontrolowanych uderzeniach, tam gdzie wrogowie jeszcze nawet się nie spodziewali, że bolszewicy już się mogą pojawić, prawda? Więc wrogowie nie byli przygotowani, no i zazwyczaj właśnie to owocowało potężnymi stratami w ich zakresie. No, Lozie udało się przejąć kilka pociągów z zaopatrzeniem, udało się przejąć tak naprawdę kilkadziesiąt dział polowych, kilkadziesiąt czołgów, czasami likwidował również po kilkadziesiąt maszyn niemieckich praktycznie w 5 minut. Zjeżdżał z jakiegoś pola, zza krzaków, Niemcy nawet nie wiedzieli, co się dzieje. Shermany wjeżdżały na polane, strzelały do ich czołgów, no i potem bitwa kończyła się tym, że na przykład Loza stracił jeden czołg, Niemcy stracili 20 maszyn, a kolejne 10 niemieckich maszyn zostało przejęte przez bolszewików, prawda? Dlaczego? Dlatego, że uderzał na Ura przed swoją armią, tam gdzie nikt się go nie spodziewał, i właśnie dlatego został bohaterem ZSRR. No i dlatego również czołg pojawił się, jego konkretny czołg o oznaczeniu 936 pojawił się w grze. Pojazd, którego potwornie mocno chciałem mieć, po pierwsze ze względu na te realia historyczne, mnie bardzo mocno urzekają konstrukcje, które odnoszą się do takich realiów. Nie cierpię czegoś takiego, na przykład takiego gówna, no strasznie mnie to mierdzi, jak widzę jakieś takie pasztety, koguciki, jakieś klauny, no nie, ja po prostu, we mnie krew się burzy, naprawdę ja się cały czerwony robi, jak muszę grać czymś takim. Bardzo to nie trafia w moje gusty, natomiast okropnie mocno lubię konstrukcje, które mają oznaczenia prawdziwych jednostek z okresu II wojny. No to jest miód na moje serce, takie dopracowane modele, bardzo pełne detalu, szczegółów. No można się wtedy wczuć w realia samego tytułu, który co by nie było o wojnach tamtego okresu traktuje, prawda? Więc bardzo mocno chciałem mieć ten czołg z tej perspektywy. Również z tej perspektywy, że swego czasu tworzyłem zbiór materiałów o Shermanach, na których to materiałach pokazałem wam bardzo wiele tychże właśnie maszyn. Jeszcze tych klipów nie skończyłem, bo choćby powinienem wam zaprezentować jeszcze Revaloris, ale pamiętam, że pokazałem wam, zdaje się, Furię, pamiętam, że pokazałem wam jeszcze M4 Improved, który także jest Shermanem, pamiętam, że pokazałem wam samego Shermana Firefly i jeszcze kilka innych maszyn. Chciałem jeszcze Thunderbolta, no ale jeszcze go nie posiadam, być może kiedyś zakupię. Niemniej jednak na poczet właśnie tych materiałów historycznych, gdzie opowiadałem bezpośrednio o historii grając tymi konstrukcjami, postanowiłem zakupić za hajsy z Patronite'a, ze składki właśnie samego Loze Shermana. Loze, rzecz jasna, nie żałuję owego zakupu, bardzo mocno mnie to cieszy, grywałem tym, będę tym grywał w przyszłości, przyjemnie mi się tym grywa, chociaż czołg raczej jest średni i z perspektywy osiągów to bym go jakoś za specjalnie nie polecał. Polecam go w celach kolekcjonerskich, jeżeli ktoś chce jakąś zabaweczkę, jeżeli ktoś ma już jakieś inne premki, którymi zarabia, no to wtedy można się tym także pobawić, ale pojazd nie jest jakiś szałowy, jest średni i myślę, że to najlepiej definiuje jego statystyki, jego dane pisane. Nie dość, że to jest Sherman, a Sherman, no to wiadomo, no raczej zbyt wiele nie poodbija, to jeszcze w dodatku też, no nie ma na przykład takiej mobilności. Ma 51 km na godzinę, też nie zawsze osiągane, a taki T-34-85 Rudy ma 54, czyli jest mobilniejszy. Jakby tego było mało, Sherman ma gorsze działo. No, wiecie, staram się być obiektywny, po prostu porównuję to, co widzę, prawda? Zobaczcie, tutaj macie działo, które ma 128 mm peny, a na takim rudzielcu macie 144 mm peny. Tutaj walicie za 115 na strzał, tutaj za 180 na strzał. Tutaj macie 0,4 celności, tutaj 0,37 celności. Tutaj 2,3 czas celowania, tutaj 2,2 czas celowania. Jakby tego było mało, na goldowej pesce tutaj macie 171 peny, czyli możecie się odbijać od tierów ósmych nawet na goldzie, a tutaj macie 194. Więc jeżeli szukacie dobrej premki, którą można się pobawić i pozarabiać z bananem od ucha do ucha, to kupujcie takiego rudzielca. Loza natomiast jest kolekcjonerką. To jest bardziej taki klusek, jak już macie dużo premiumów, to żeby jako ciekawostkę go sobie zakupić, żeby chcieć pograć czymś innym, prawda? Ja go właśnie tak zakupiłem i nie żałuję. Nawet gdybyście byli jakimś potwornie wielkim pasjonatem samych Shermanów,
znacznie lepiej jest sobie zainwestować no, w najlepszego historycznego Shermana, czyli w samego brytyjskiego Firefly'a. Ludziska, to jest z perspektywy danych pisanych, z perspektywy osiągów, znacznie lepszy pojazd, znacznie lepszy Sherman od takiego Dimitrija Lozy. No chyba, że chcecie akurat mieć Shermana radzieckiego, no to w tym momencie już nie ma żadnej alternatywy. Ale tak jak mówiłem, ogólnie pojazd polecam w celach kolekcjonerskich. Bardzo się cieszę, że go mam. Mimo wszystko, no nie poleciłbym go, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki. Kolejna konstrukcja, po raz następny mamy tutaj wariację dotyczącą czołgu średniego radzieckiego z okresu II wojny, czyli T-34-85, tym razem z dopiskiem M. Z tego co wiemy, ten pojazd tak naprawdę był wersją prototypową pewnej modyfikacji podstawowej 85, która głównie opiewała na to, iż kanistry z paliwem zostały przeniesione z przodu na tył maszyny. Oczywiście ogólnie te 34 miały kanistry z tyłu. Z tego co widzicie, tutaj są takie bukłaki, ale to były zbiorniki zapasowe, to były zbiorniki zewnętrzne. Natomiast każdy z tych czołgów miał jeszcze zbiornik w środku. I w przypadku T-34-85M ten zbiornik w środku został przeniesiony z przodu na tył. Tył został lżej opancerzony niż w klasycznym T-34, natomiast przód został opancerzony ciężej i to znacząco ciężej. To nie była mała różnica, dlatego że zobaczcie, w momencie kiedy normalna T-34-85 ma no ładnie skontowany przód o grubości płyt pancerza 45 mm, jest to jakoś potwornie wiele nie odbija. Czasami można widzieć rykoszety, ale no nie liczcie na to, że będziecie specjalnie wiele odbijali. O tyle tutaj macie 75 mm na tak samo skontowanej przedniej płycie. To jest duża różnica. To jest duża różnica, bo tak naprawdę z tego co liczę, o ile się nie mylę, mam nadzieję, że nie, to jest 30 mm różnicy, to jest dużo. Ludziska, to jest dużo i w momencie, kiedy gracie T-34-85M, jesteście w stanie odbijać pociski wystrzelone ze strony przeciwnej. Na swoich tierach jesteście w stanie widzieć takie odbicia. Na ósemkach, no to wiadomo, nie spodziewajcie się rewelacji, bo to jest w końcu metto, nie jest heavy, ale mimo wszystko na swoich tierach jesteście w stanie widzieć tym podobne strzały, więc jest to ciekawe. Oczywiście historycznie pojazd nie przeszedł do produkcji seryjnej, z tego co pamiętam wykonano chyba tylko kilka prototypowych egzemplarzy i tak naprawdę to poszło w świat teoretycznie, pojechały one w boj na waroga, pojechały na front, nie wróciły, tyle się chłopie widział, prawda? Tak czy inaczej maszyna nie przeszła do owej produkcji seryjnej. W grze myślę, że jest to jedna z najciekawszych szóstotierowych premek. Oczywiście jeszcze zależy, czy ktoś woli na przykład heavy czy medy. Jeżeli ktoś lubi medy, to naprawdę, naprawdę są znakomite pojazdy, godne polecenia. Właśnie Rudzielec, no i MK. To są znakomite czołgi premium. Tym bardziej mnie to dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że swego czasu dosyć łatwo było taką MK na przykład zdobyć. Były tam organizowane jakieś eventy na to i to nie było ciężkie. Bardzo łatwo, bezproblemowo można było zyskać fajną premkę, która naprawdę robiła swoją robotę i naprawdę po dziś dzień przyjemnie się tym grywa. Choćby ze względu na to. Oczywiście ten pojazd jest już wolniejszy od standardowego Rudzielca, no ciężko spodziewać się takiej samej mobilności, tu jest inny stosunek masy do mocy, no ale mimo wszystko macie lepszy pancerz, a działo jest dokładnie takie samo, a to jest naprawdę fajne działo i to się czuje na polu walki, więc zdecydowanie lubię tym grywać, jest dobry czołg i tym można nawet sobie pozarabiać. Fajna, fajna maszyna, jak ktoś lubi medy, naprawdę polecam. Kolejny pojazd. Tutaj już wracamy na grunt takich dziwnych wynalazków ze wschodu, mianowicie A-44. Teoretycznie w grze czołg został nam zaprezentowany jako medium tank, czyli klasyczny med. Prawda jest taka, że konstrukcja historycznie no, była analizowana do produkcji seryjnej, ale no, nie do końca jako klasyczny med, to znaczy to miało być zunifikowane zawieszenie, taki podtyp po prostu bryły pojazdu na bryle, do której będziemy mieli różne inne maszyny w różnych wariantach, pełniących różne funkcje. Analizowano możliwość na przykład budowy tank destroyera na tym podwoziu, analizowano możliwość czołgu średniego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat mamy czołg średni, który nie przeszedł do produkcji seryjnej. No, analizowano jego konstrukcję w roku 1941.
Z tego co wiemy, teoretycznie, podobno, no krążą takie informacje po różnego rodzaju dziełach pisanych, że pojazd mógł przejść do produkcji seryjnej w roku 42, ale w tymże roku 42, no to już wojna tak naprawdę trwała pełnią mocy i trzeba było uciekać, trzeba było migrować, trzeba było zostawiać te fabryki produkcyjne, które do tej pory sobie hulały w sowieckim Sojuzie, no i trzeba było uciekać za to pasmo gór Ural z naszą produkcją. Dlatego też Związek Radziecki zrezygnował z tym podobnych projektów, które jeszcze były niegotowe i oparł produkcję w momencie, kiedy ona była najbardziej newralgiczna, najbardziej zagrożona i stabilność funkcjonowania gospodarki ZSRR wisiała na włosku. Związek Radziecki postanowił po prostu skupić się na tych konstrukcjach, które już są pewne, sprawdzone i były już do tej pory produkowane, prawda? Więc no musieliśmy zrezygnować z takiego zamysłu. Tak to wyglądało historycznie. Jeżeli chodzi o grę, powiem wam szczerze, ja ten pojazd mam od zarania dziejów. Z dziada pradziada on widnieje w moim garażu, dlatego że dawno, dawno temu far, far away w odległej galaktyce, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma penisami, widniał sobie tym podobny czołg w moim garażu. Ja zacząłem iść w tą gałąź, bo to jest taka całkiem specyficzna gałąź radzieckich medów, które realizują tą doktrynę wież posadowionych z tyłu konstrukcji, nie z przodu. Ja zacząłem iść w tą gałąź w momencie, kiedy ona się pojawiła w grze, więc naprawdę dawno temu. Tyle tylko, że bardzo szybko mina mi zrzedła, bo pojazd w ogóle nie trafił w moje gusta. Ja wiem, że w grze znajdują się amatorzy tego czołgu, którzy go sobie cenią, jak dla mnie jest on fatalny. Jak dla mnie jest on fatalny, dlatego że ta mobilność niby na papierze jest, w praktyce też taka jakaś, no nie do końca mi pasowała. Pancerze, no niby fajnie skontowana płyta z przodu, ale też jakoś nie pamiętam specjalnie, że pojazd był w stanie cokolwiek odbijać. No niby mamy pancerz kadłuba 150 mm, przy takim skontowaniu powinien móc coś odbić. Ale ja pamiętałem, że jak tym grałem, to raczej pojazd nic nie odbijał, więc nie wiem o co chodzi, nie wiem. No, powinien odbić, no mnie nie odbijał. Ja nie pamiętam rykoszetów na tej konstrukcji. Być może za sprawą tego, że ona ma tak potężnego koguta na tej wieży, że wszyscy celują tylko i wyłącznie w tego koguta. No, ciężko powiedzieć. Niemniej jednak w dzisiejszych czasach w WoCie, moim zdaniem, subiektywnym podkreślam, ciężko się gra takimi konstrukcjami. Naprawdę jest to ciężki kawałek chleba, dlatego że mapy są ekstremalnie mocno pofałdowane, zupełnie inaczej niż w świecie realnym, co bardzo często sprawia, że macie problem, no bo nie dość, że macie koguta na wieży i każdy tego koguta widzi na kilometr, to jeszcze w dodatku macie wieżę z tyłu, a tutaj takiego garba i depresja na dziale jest tak mała, że praktycznie w ogóle jej nie ma. Ja tego czołgu nie trawię. Ja tego czołgu nie lubię, grałem nim, rozwinąłem go, tym bardziej jeszcze nie poprawiał sprawy fakt, że pojazd ma bardzo dziwne działo i nawet sam nie do końca wiem, które tutaj działo montować, bo wiem, że wielu ludzi zostaje przy 76, która wali takimi pseudopociskami, to są takie uszczypnięcia komara. No zobaczcie, podkreślam, że to jest siódmy tier i macie damage na strzał rzędu 115, to wróg tego nawet nie czuje, zresztą wy również. I na siódmym tierze na goldzie macie 156 mm pen, no to jest żałosne po prostu, tym się nie da grać. Jak dla mnie to działo jest absolutnie, no wyłączone z rozgrywki, nie można się tym bawić nijak. Natomiast działo najlepsze, teoretycznie fajne, bo no macie pierznięcie na strzał, ja takie działa lubię, no ale kurczę, no nie spisuje się na tej maszynie, dlatego że okej, ja muszę przyznać, tutaj jest bardzo fajna pena na goldowej pestce i nawet jak was walnie jakoś niekorzystnie, to tym goldem coś tam jesteście w stanie nacwaniaczyć, ale to nie zmienia faktu, że tu jest tak beznadziejna celność i tak okropnie przerażająco wolny czas skupiania, że ciężko się tym walczy. Naprawdę, ciężko się tym walczy. Zazwyczaj jest tak, że wyjeżdżam na przeciwnika tym czołgiem, stoję, czekam. On mnie już zauważył, on do mnie wali, ja cały czas czekam, aż to raczy skupić, a nawet jak skupię, to mam tak wielki celownik, że nierzadko ten pocisk leci gdzieś po prostu w siną dal. Więc no nie, pojazd nie zaskarbił sobie mojego serca, mojej uwagi i powiem wam szczerze, no póki co zahamowałem, zamroziłem w ogóle tą ścieżkę rozwoju. No nie idę. Nie idę w tym kierunku fizycznie. Kolejna maszynka T-54 First Prototype. Bardzo ciekawa premka, o której zaraz poględzę, ale zobaczę, ile to się nagrywa.
Jeszcze troszeczkę mogę ponagrywać i będę to wykorzystywał, rzecz jasna. Tak więc T-54 First Prototype, dosyć specyficzna konstrukcja w samej grze, a i nawet historycznie, dlatego że było to swego rodzaju preludium do autentycznego czołgu T-54. Z tego co wiemy, w roku 1944 ogólnie bolszewicy analizowali tym podobną konstrukcję pojazdu pancernego, jakim był T-44. Ogólnie pojazd był modyfikacją T-34-85, która to modyfikacja była bardzo dalece posunięta, na tyle daleko, że nawet konstrukcje nie do końca siebie przypominały. Ten pojazd był znacznie bardziej zglebiony, szerszy, zresztą sam silnik został usytuowany nie podłużnie, a poprzecznie, dzięki czemu można było dodatkowo obniżyć całość bryły pojazdu. W dodatku pancerze były grubsze, lepsze, płyty mocniej skontowane, po prostu bigger, better, more badass. Tak to można wszystko podsumować, cytując słowa Adriana Chmielarza. Tak czy inaczej, ogólnie sama T-44 przeszła do takiej produkcji, można powiedzieć, półmasowej, bo z tego co pamiętam powstało nieco ponad 500 egzemplarzy, no ale 500 jak na czołg to nie jest aż tak potwornie dużo, tym bardziej jak przystało na realia Związku Radzieckiego, prawda? Dlaczego? Dlatego, że analizowano kolejne możliwości innych pojazdów, jeszcze lepszych, jeszcze lepiej zaprojektowanych. No, w tamtych czasach, z tego co wiemy, w roku 44, to już zaczęto się babrać w odchodzenie do wież półsferycznych, w odchodzenie w kierunku T-54, a ta maszyna była preludium do owej myśli konstrukcyjnej. Ludziska T-54, bardzo słynny i masowo produkowany praktycznie nieomal na całym świecie czołg, był tak naprawdę zapoczątkowany takim, a nie innym prototypem, bo to jest wczesny prototyp owych założeń konstrukcyjnych. Rzecz jasna, no wieża inna, nie półsferyczna, potem bolszewicy doszli do wniosku, że półsferyczna będzie znacznie lepsza. Tak czy inaczej, pojazd i tak jest całkiem ciekawy, choćby w grze z uwagi na to, że jest to met, nie do końca mydowate i zazwyczaj kiedy mówimy tym podobne słowa, to mamy na myśli to, że jest na przykład wolny, ewentualnie ma działo nie do końca mydowate. Tutaj jest troszeczkę inaczej, on ma pancerze nie do końca mydowate. To jest czołg średni. Jeżeli szukacie czołgu średniego, który czasami potrafi coś poodbijać, walcie jak w dym w stronę owego premiuma. Dlatego, że pojazd ma ładnie skontowany przód, ta przednia płyta wcale nie jest taka słaba. Zobaczcie, że to jest 120 mm, naprawdę ładnie skontowane. W dodatku 200 mm na wieży, to potrafi coś tam odbijać. Rzecz jasna, nie jak was walnie na jakieś bardzo nieprzyjemne tiery, ale na ósmych tierach możecie wyjeżdżać po celowniki wroga i bardzo często widzicie rykoszety od waszych pancerzy. Oczywiście pojazd okupił to delikatnie gorszymi statystykami mobilności, no już nie jest taki szybki, taki zwinny, ta ekwilibrystyka jest troszeczkę okrojona, zobaczcie, 44 km na godzinę też nie zawsze osiągane, no ale mimo wszystko pancerze są i te pancerze czasami naprawdę w bitwach można zauważyć. Samemu mnie zdarzało się tym czasami odbijać bardzo solidny damage. Oczywiście na ósemkach. No i jeszcze jak się trafi jakiś klusek niżej ulokowany tierowo niż te ósemki, no to już w ogóle wtedy jest poezja. Jeżeli chodzi o działo, też nie można powiedzieć, żeby to było działo złe. Zobaczcie, macie 190 mm peny na zwykłej pestce, 247 na pocisku goldowym. No myślę, że to nie jest zła statystyka, zdecydowanie przebijacie tych przeciwników. Jeżeli was walnie na ósemki, to nawet jak na was wyjedzie taki defender, jesteście mu w stanie cokolwiek zrobić, gorzej już na dychach, ale i tak jak na meda ósmego tiera, to myślę, że 247... no niezły wynik, 250 damage, czyli taki przeciętny, medowaty damage na strzał tych tierów, 0,36 celności, czyli średnio w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to nie jest mało celne działo, ale też nie snajper, 2,2 czas skupiania. Czołg, powiedziałbym, ciekawy z perspektywy swoich założeń, można nim przyjemnie się pobawić, fajnie pograć i nawet pozarabiać, bo na ósemkach wcale nie musicie sięgać po tą goldową amunicję. No gorzej jak was walnie na dychy, wtedy bywa słabo, niemniej jednak, no wiecie, na dychach problemem tego typu pojazdów jest to, że one idą głównie w pancerz, co okupiają mobilność.
silnością. A niestety na dychach to ten pancerz nie znaczy nic, więc wtedy jesteście chłopcem do bicia, autentycznie. Ale jeżeli walczycie na fajniejszych wczytaniach, pojazd potrafi bardzo miło ząbki pokazać. Kolejna konstrukcja, być może już ostatnia dzisiaj. No ile tych maszyn wam pokazałem? Znowu będzie 5. Muszę troszeczkę przyspieszyć w przyszłości, niemniej jednak no jest jak jest. Troszeczkę się rozgadałem o samym Dimitriu Lozie, może niepotrzebnie. Tak czy inaczej, kontynuując, po raz kolejny mamy tutaj pojazd premium 8 tiera, po raz kolejny jest to medium tank i to też nie do końca taki klasycznie medowy, chociaż troszeczkę z innej perspektywy. Oczywiście z perspektywy czysto konstrukcyjnej, pojazd był prototypem, nie przeszedł do produkcji seryjnej, analizowano takie konstrukcje w Związku Radzieckim, tak zwane naleśniki wschodu, pojazdy, które są bardzo mocno zglebione, są bardzo niziutkie, jak przystało na czołgi. Naprawdę sylwetka takich maszyn jest bardzo niska. Być może nie do końca to tutaj widać, ale uwierzcie mi na słowo, naprawdę one były niziutkie. Sam takie konstrukcje widziałem w Kubince, więc robiło to wrażenie czołgi bardzo szerokie i zglebione. Oczywiście to budziło szereg problemów konstrukcyjnych, o których wam już kiedyś prawiłem na tym kanale, mianowicie cała załoga musiała być ulokowana w wieży. I o ile dowódcę działonowego, no strzelca, mechanika, radiotelegrafistę można sobie w takiej wieży zlokalizować bez problemu, o tyle zawsze mieliśmy problem z kierowcą. Bo kierowca powinien być odwrócony przodem do przodu bryły pojazdu. Natomiast wieża się obraca i w tym momencie, no co, ona się będzie obracała, a stanowisko z kierowcą nie? To generowało problemy, no bo w tym momencie coś może zahaczyć o tego kierowcę. Jakby na przykład inny załogant się poruszył, może go zahaczyć przy obrocie, mogą sobie połamać ręce. Ewentualnie taki kierowca, nawet gdyby nie było takich problemów, no to w tym momencie psuje zagospodarowanie całej zewnętrznej krawędzi wieży. No bo w tym momencie on tam jest w tym stanowisku, niezależnie od tego, jakby ta wieża się obróciła, on musi być w tym miejscu. To budziło problemy. Oczywiście można było jeszcze to rozwiązać inaczej, że kierowca będzie poruszał się razem z wieżą, ale w tym momencie no, badano to na poligonach. Kierowca się gubił, nie miał bladego pojęcia po pewnym czasie w zawierusze bitewnej, gdzie jest przód maszyny, gdzie on tak naprawdę jedzie. No, to można było się łatwo zakłapućkać. Dlatego też bolszewicy wymyślili połączenie obu koncepcji, to znaczy stanowisko z kierowcą ruszało się mniej więcej do tego stopnia wychyłu, dalej już nie. No ale też było to połowicznym sukcesem, bo kierowca i tak się gubił, i tak nie wiedział, gdzie jest przód maszyny, a my i tak mieliśmy część wieży straconej z perspektywy przestrzeni. Tak czy inaczej, no takie założenia również w Związku Radzieckim analizowano. Co jest ważne, to to, że czołg jest premką, która została dodana do tytułu z okazji dodania całej gałęzi, właśnie tych medów, które mają ulokowaną wieżę z tyłu, więc myślę, że ta premka głównie jest właśnie przeznaczona do tym podobnych ludzi. Z tego co pamiętam, na przykład taka oto konstrukcja. No właśnie, tutaj mamy dokładnie tą samą szkołę, to jest dokładnie ten sam zamysł. Pojazd ma wieżę z tyłu i tutaj również pojazd ma wieżę z tyłu, co budzi pewne problemy konstrukcyjne. Depresja na dziele nie jest tak wielka, w dodatku dosyć specyficznie się tym gra, to nie jest taki klasyczny med. Być może niektórym to przypasuje, być może innym nie. Ja osobiście zawsze miałem mieszane odczucia, takie wrażenia z rozgrywki tym pojazdem, dlatego że teoretycznie z perspektywy pisanych on jest ekstremalnie zarąbisty, jest wręcz idealną premką, natomiast no u mnie w bitwach no nie zawsze to było widać, choćby za sprawą tego, że wieża jest wyposażona w działo wręcz no znakomite. Zobaczcie, 212 na zwykłej PSC, 248 na pocisku goldowym, 390 damage'u na strzał, czyli jak heavyk, trzeba przyznać, to nie jest damage na strzał meda, 0,33 rozrzut, więc bardzo snajperskie celne działo, 2,5 czas skupiania, no trochę już gorzej, ale potężny damage na strzał, możemy na to przymknąć oko. Niemniej jednak ja nigdy nie czułem tej peny, zawsze się odbijałem od wrogów, nigdy nie czułem tej potężnej celności, zawsze te pociski latały mi po obrzeżach celownika, no jakoś to tak koślawo wychodziło. Więc, no nie wiem, może takie są jakieś moje dziwne odczucia, może jestem uprzedzony, ciężko mi powiedzieć, ale powiem wam szczerze, no z perspektywy danych pisanych, pojazd godzin polecenia, z perspektywy tego, jak mnie się nim grywało do tej pory, no nie za specjalnie.
Tak czy inaczej, zawsze go lubiłem z perspektywy tego, jak on wygląda, jak się prezentuje na polu walki, bo naprawdę jego design robi ogromne wrażenie. Kocham go oglądać w boju. Zdecydowanie, no, ma taki swój specyficzny urok. Fajna to konstrukcja jest, moim subiektywnym zdaniem. Chociaż jeżeli miałbym grać tylko jedną premką i miał do wyboru na przykład to albo to, zdecydowanie wybrałbym to. To bardziej wpasowuje się w moje gusta i w moją doktrynę wojowania fizycznie. Tutaj no jakoś tego czołgu nie czuję, chociaż bardzo go lubię z perspektywy właśnie wyglądu. Kolejna konstrukcja, 9 tier T-54, no dosyć taki słynny pojazd w grze. Były takie czasy, że T-54 sporo pojawiało się na polach bitew. To jest jedna ze starszych konstrukcji tytułu i trzeba przyznać, kiedyś ona robiła siekę. Dosyć specyficzna konstrukcja, choćby za sprawą tego, że można w niej zaimplementować dwa działa i to wcale nie jest takie pewne, znaczy kiedyś to nie było pewne, bo teraz już te działa troszeczkę się pozmieniały, które z nich zamontować, ale mniejsza, o tym będę prawił na kolejnym odcinku Sto w garażu chrumczy. Na razie z mojej strony to tyle, na kolejnym materiale przejdziemy już sobie do heavików. Z tego co widzę, nawet fajnie, lubię o nich opowiadać, będzie o czym mówić, będzie wam co pokazywać. Póki co się z wami żegnam, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, pamiętajcie o patronajcie. Hej ludziska, cześć!